Cześć moi drodzy, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Warzywa Polowe. Słuchajcie, dziś pierwszy historyczny pokaz na świecie sadzenia ziemniaków. Przygotowujemy sadzeniaki, zaprawiamy je karbujmikiem 187 meszy. Zobaczcie, jak to wygląda technicznie wszystko, jaką ilość karbujmiku użyjemy, w jakim celu użyjemy karbujmiku, panie Jerzy? Tak, oczywiście. I tutaj mamy urządzenie, które jest domowej roboty, ale to jest bardzo dobre urządzenie, ponieważ najczęściej takie się właśnie robi. Mamy zbiornik na roztwór zaprawy, w tym wypadku będą to kwasy humusowe czy karbohumik 187 mesz. Tutaj idzie woda, ścieka, tutaj idzie do pompy. Pompa podaje na dysze. Przy każdym, to jest czterorzędowa sadzarka, przy każdej rydlicy znajdują się dwie dysze, które opryskują z boków spadający ziemniak do bruzdy, czyli mamy te dysze ziemniaka. Tak, opryskują zarówno sadzeniaka, który leci w dół, jak i ziemię, na którą on pada. Genialne rozwiązanie. W tym mamy praktycznie, i ziemia się później zamyka, jest zamykana i w tym momencie mamy sadzeniaka w otoczeniu, które jest potraktowane kwasami humusowymi. Dlaczego jest to tak ważne? Właśnie, panie, dlaczego tak ważne, dlaczego to robimy w ogóle? Właśnie, o to oczywiście, o to chodzi. Po pierwsze, jeżeli mówimy o kwasach humusowych, to są biostymulatory. One, trzeba ich stosować tyle, co naprawdę potrzeba i dlatego tutaj to nie jest wielkie stosowanie, bo to jest, powiedzmy sobie, na jeden hektar, to jest tutaj na jeden hektar potrzebne jest około 100 litrów cieczy roboczej, w tym jest litr 1,1 litra karbohumiku, tak, tego 187-meszowego i to całkowicie wystarczy, bo tutaj mamy praktycznie 100 litrów na hektar zasadzonych ziemniaków do zaaplikowania i to wystarczy. Co robi teraz w tym momencie ten... Za to odpowiedzialny jest karbohumik. Właśnie, a raczej powiedzmy sobie ten biostymulator, który jest zawarty w karbohumiku, czyli kwasy huminowe i kwasy fulwowe. Praktycznie one stymulują przebieg wszystkich procesów życiowych w tej bulwie, czyli proces kiełkowania, proces zbierania, powiedzmy sobie, mobilizacji substancji odżywczych z bulwy, żeby te liście szybko wyszły. Czego się możemy spodziewać? Możemy się spodziewać, że będą ziemniaki wschodziły, jeżeli wszystko będzie w porządku. Lepsza będzie masa zielona? Szybciej będą się pojawiły, będą większe liście te początkowe. Lepsza fotosynteza? Pamiętajmy o tym, że kwasy humusowe to nie jest coś, co działa przez cały sezon. To jest temat na sam początek, bo praktycznie mówimy o 2-3 tygodniach, bo to są czyste, wyekstrahowane kwasy humusowe i tam nie ma tych dalszych substancji, które dopiero będą się rozkładały i dawały kwasy humusowe. To jest taki mocny strzał na początek, żeby nam te ziemniaki szybko zaczęły rosnąć. Ale to nie koniec, bo są jeszcze dwa inne powody, dla których warto to stosować. Pierwszym z nich, czy raczej już teraz już mówimy drugim, oprócz efektu tego biostymulacyjnego, jest efekt zdrowotnościowy. Ziemniakom w tej fazie i najczęściej właśnie może to, co może zagrażać i przeszkadzać później w uzyskaniu dobrej jakości produkcji, to jest rhizoctoniaza, czyli rhizoctonia solani. I co zostało potwierdzone badaniami naukowymi, widziałem te wyniki, stwierdzili naukowcy, że kwasy humusowe, ze względu na to, że mają tyle końcówek tych karboksylowych, karbonylowych, do których się wiążą wszelkiego typu kationy i są bardzo reaktywne, one przeszkadzają rhizoctoniozie do prawidłowego rozwoju. Jak będzie stawiony karbohumik jeszcze, tak, doglebowo w oprysku, w dawce około 150 litrów na hektar. Tylko zobaczyliśmy taką dawkę. To będzie ten gęsty, tak? Nie, też z opryskiwacza normalny, ten 187 meszy. Tamtym roku nam się to sprawdziło i przez zabieg tego karbohumiku doglebowego tak naprawdę nasz klient tutaj nie musiał zaorać części swojej uprawy. W tym roku idziemy krok dalej, zaprawimy tego ziemniaka, pyskamy glebą, mamy, można powiedzieć, technologię węglową tutaj od A do Z. Czyli jeszcze jest jedna rzecz, o której bym sobie nie pozwolił nie powiedzieć. Kwasy humusowe świetnie się łączą, są najlepszym, jeżeli chodzi o to, powiedzmy sobie, substancją, która się wiąże z różnego typu kationami. A więc jeżeli my mamy te kwasy humusowe, swoją drogą jest podawana w formie związków z potasem, to też jest jakaś mała dawka potasu, ale prosto na bulwę. I dobrze, że taka mała, a nie większa, bo wtedy by mogła działać na przykład zbyt ostro. Ale co ważne, wszystkie inne kationy, które by mogły być z powodów
nie wiem, opadów deszczu albo jakichkolwiek innych wypłukane, stracone, jeżeli my tam dodamy te kwasy humusowe, one będą nam je zatrzymywały, a roślina sobie w odpowiednim czasie znajdzie, jak będzie jej potrzebowała. Chyba to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę.